Witam wszystkich widzów tajemnitów. Odpowiadając na prośby oraz też i z powodu zbliżającego się sezonu urlopowego, dzisiejszy odcinek poświęcimy pewnej tawernianej legendzie, która dla wielu wypływających w morze stanie się przestrogą. Drodzy widzowie, przed wami legenda o straszliwym kapitanie żaglowca i jego niecnych czynach. Legenda o latającym Holendrze, którą starały się wyjaśnić najpotężniejsze umysły naukowe. Według legendy obijającej się we wszystkich tawernach świata, przeklęty statek istniał naprawdę. Pływał po morzach i oceanach na przełomie XV i XVI wieku. Dowodził nim zdesperowany, arogancki i okrutny wilk morski, holenderski kapitan Van der Straten. Był to straszny, uparty człowiek, pijak i bluźnierca. Potrafił wypić beczkę rumu i pewnie stać przy sterze choćby przy najsilniejszej burzy. Jak głosi snująca się mroczna opowieść o kapitanie i jego statku, pewnego razu zdecydował się na niebezpieczny rejs z Europy do Indii. Zaciąg na statek przeprowadził wśród największych tawernianych oprychów, pijaków, nożowników i wyrzutków społeczeństwa. Przesiadywał w tawernach portowych, obserwował oprychów, a następnie płacił za ich napitki. Ci rozochoceni pili na umór, a następnego dnia budzili się z dzidą w głowie, czyli niemiłosiernym kacem na pełnym morzu z dala od lądu. Tak też i było podczas tego rejsu. Na ponurym żaglowcu znalazła się też młoda para, która chciała odwiedzić w podróży poślubnej swoją rodzinę w Indiach. Piękna dziewczyna spodobała się bezecnemu kapitanowi i podstępnie w trakcie rejsu zamordował jej męża, zmuszając piękność do złożenia ślubu w wierności. Dziewczyna w trudnej sytuacji wolała jednak śmierć w otchłani morskiej niż oddać swe życie kapitanowi i wyskoczyła za burtę. Morderstwo pięknej młodej kobiety na żaglowcu to zły znak dla załogi. Mimo iż byli oprychami, jednak pewne zasady ich obowiązywały. Załoga od razu wyczuła w tym rękę kapitana i zaczęła się powoli buntować. Kiedy żaglowiec o sławie nieujmującej kapitanowi omijał Afrykę na przylądku burz, znanym obecnie jako przylądek dobrej nadziei, rozpętała się straszliwa burza, która nadeszła nagle i niespodziewanie. Marynarze, którzy do cna byli przesiąknięci zabobonem i różnego rodzaju magią, stwierdzili, że jest to nieuchronna kara, która spadła na żaglowiec przez straszliwy uczynek kapitana. Dziób statku raz po raz zanurzał się w nacierających na niego falach. Załoga zaczęła błagać kapitana, by ten schronił się przed złą pogodą w pierwszej napotkanej zatoce i przeczekał szalejący sztorm. Ale Van der Straten był już pijany. Nic do niego nie docierało, prócz pokazania wszystkim, że pokona nawałnicę. Jego upór był stanowczy i zdecydowany, bowiem żaden holenderski żeglarz, a tym bardziej taki wilk morski jak on, burzy się nie boi. Kapitan postanowił na swoim gromiąc załogę, którą wiatr i fale rzucały co rusz po pokładzie. Nawigator, czując za plecami powoli zaciskające się szpony kostuchy, wraz z kilkoma marynarzami postanowił odciągnąć kapitana od steru i zamknąć go w jego kajucie. Jednak stary wilk morski wiedział, że w niebezpiecznych sytuacjach prawie każda załoga oblewa się strachem, a jak nad masztami co rusz widać potężne błyskawice i słychać nieziemski grzmot, chętnie by powsiadali do szalup i na oślep szukali ratunku. Tak więc mimo rumu, który krążył w jego żyłach, był czujny i obserwował, co się na statku dzieje. Kiedy nawigator i marynarze zbliżyli się do koła sterowego, Van der Straten już wiedział, że będzie musiał o nie walczyć na śmierć i życie. Bez namysłu wyciągnął pistolet, wymierzył i zastrzelił nawigatora, jednocześnie kopiąc go silnie w podbrzusze. Ten, rażony ołowianą kulą, zachwiał się, oparł ręką o reling. Nagle silny podmuch wiatru poderwał go i nawigator zniknął w morskiej toni. Niech się nażrą nim przeklęte ryby i inne potwory morskie, syknął kapitan.
Pozostali marynarze, widząc zdecydowanego na wszystko wściekłego i bluzgającego kapitana, odstąpili. Pijany jak bela, kapitan wrzeszczał wówczas słowa, które stały się dla niego i całej załogi straszliwe w skutkach. Otóż van der Straten przysiągł na wszystkie znane świętości, że nikt z załogi nie zejdzie na brzeg, dopóki on nie okrąży przylądka Dobrej Nadziei, nawet jeśli zajmie mu to całą wieczność. I wtedy, zgodnie z legendą, wydarzyło się coś nadprzyrodzonego. Nagle, może jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wygładziło się, wiatr ucichł, a błyskawice przestały grzmieć nad głowami przerażonych marynarzy. Na niebie dała się zauważyć narastająca jasność. W tej jasności marynarze, jeden po drugim, zaczynali widzieć jakąś przepiękną istotę, która zawisła na chwilę nad pokładem żaglowca. To był anioł, posłaniec Boży, który teraz zszedł bezpośrednio na most kapitański. Anioł stanął, jaśniejąc blaskiem, naprzeciw pijanego kapitana i przemówił do niego. Jesteś bardzo upartą i okrutną osobą, kapitanie. Wielu ludzi ucierpiało z powodu twojego egoizmu. Wielu poniosło śmierć. Teraz, aby ci pokazać sprawiedliwość Boga, twoje życzenie się spełni, zagrzmiał anioł. Pijany van der Straten nie chciał słuchać boskiego posłańca i nie chciał zmieniać obyczajów na swoim statku, gdzie uważał się za jedynego mistrza żeglarstwa. Wyrwał z zapasa pistolet i wystrzelił w stronę nadprzyrodzonej istoty. Ale pistolet eksplodował w jego dłoni, oświetlając na chwilę twarz kapitana czerwonym światłem. Marynarze zamiast jego twarzy zobaczyli straszliwy obraz czegoś, co przypominało im największe koszmary ze snów. Van der Straten wybuchł gniewem i krzyknął do posłańca niebios. Wynoś się z mojego statku. Nie prosiłem cię o spokojną pogodę. Gdzie jest burza? Przywróć burzę. A nawet jeśli diabeł, nawet sam Pan Bóg zablokuje mi drogę, nie odwrócę się i nadal będę płynął na Ocean Indyjski. Przywróć burzę, powtarza. Po takim oświadczeniu bluźnierczego kapitana głos niebiańskiego posłańca zyskał lodowaty chłód. Teraz jego postać jakby urosła, przybierając nieco szarą barwę. Jak śmiesz rzucać wyzwanie wyższym mocom? Więc krnąbrny i zły do szpiku kości kapitanie van der Straten. Od tej chwili, na zawsze, gorzka żółć będzie twoim winem, a jedzenie będzie rozgrzanym do czerwoności żelazem. Nigdy nie umrzesz, a twoja noga nigdy nie postanie na brzegu. Zawsze będziesz orać morze na znak nadchodzącego nieszczęścia, które będzie spotykać wszystkich, których spotkasz po drodze. W tym momencie rozległ się grzmot, błysnęła błyskawica. I natychmiast jego marynarze zmienili się w szkielety w na wpół zgniłych ubraniach, a sam van der Straten zmienił się w złowrogiego martwego człowieka demona stojącego na mostku kapitańskim. Od tego czasu, jak głosi tawerniana legenda, statek przeklętego kapitana Stratena, latający Holender, wędruje po morzach i oceanach całego świata. Nawet kiedy ocean jest spokojny i wieje tylko lekki wiatr, żagle jego statku są nadęte, a maszty skrzypią jak burza. W tawernach mówią, że duch latającego Holendra sprowadza nieszczęścia na marynarzy, którzy go widzieli. Dlatego boją się go spotykać i do tej pory przybijają podkowy na masztach, aby przyniosły im szczęście. Najczęściej latający Holender widziany jest w pobliżu przylądka Dobrej Nadziei. 11 lipca 1881 roku, kiedy brytyjska fregata wojskowa Bacchante okrążyła ten przylądek, zapisano w dzienniku okrętowym. Podczas nocnej straży nasze trawersy przecięły się z latającym Holendrem. Początkowo pojawiło się dziwne czerwonawe światło pochodzące ze statku widma, a na tle tego blasku wyraźnie wyróżniały się maszty, haki i żagle oraz stojąca przy relingach potworna załoga. Następnego dnia obserwator, pierwszy, który zauważył statek widmo, spadł z masztu i roztrzaskał się o pokład statku na śmierć. Wkrótce dowódca eskadry nagle zachorował i zmarł. Jednak najstraszniejszą rzeczą jest nie tylko zobaczenie latającego Holendra, ale także jego atak.
Powiedzieli dziennikarzom, jak na Karaibach, będąc na pokładzie swojego jachtu, zauważyli latającego Holendra. Kiedy państwo Lentonen zobaczyli starą fregatę, na której maszcie powiewała czarna flaga z wizerunkiem czaszki i skrzyżowanych kości, byli pewni, że przez nieuwagę wpłynęli na plan filmowy jakiegoś filmu o piratach. Ale kiedy zaczęto strzelać z fregaty do nich za pomocą armat, Ole zrozumiał, że coś tu jest nie tak. Zatrzymał swój statek i rzucił kotwicę. Wkrótce w burty jego statku wbiły się haki abordażowe z fregaty, a na jego pokładzie pojawiły się dwa tuziny strasznie wyglądających piratów. Lotentonowie poddali się, zostali przywiązani do masztu. Po tym fakcie piraci ograbili ich jacht, dziwiąc się bardzo nowym sprzętom. Później Ole powiedział: zabrali nasze pieniądze i jedzenie i alkohol, całą biżuterię mojej żony. Przez cały ten czas żaden z piratów nie zwrócił się do nas jednym słowem. Kiedy opuścili jacht, pocięli nasz cały żagiel, złamali maszt i zabrali ze sobą nasze przyrządy nawigacyjne. Ale najciekawsze jest to, że piraci byli żywymi trupami. Z ich statku unosił się niemiłosierny odór gnicia ludzkiego ciała. Przechodzący obok piraci cuchnęli zgniłą padliną. Ich skóra była popielata, a oczodoły puste. Lena, składając zeznania, powiedziała: liny, którymi nas związano, były jakby żywe. Poczułam niemiłosierny smród rozkładającego się ciała i zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, zrozumiałam, że to prawdopodobnie zjawy. Jednocześnie byłam zaskoczona, gdy jeden z nich jednym haustem wypił butelkę naszego Johnny Walkera. Nigdy bym nie pomyślała, że zjawy piją. Po trzech dniach dryfowania uratował ich trawler rybacki, który wziął na hol ich rozbity jacht do portu w Granadzie. Nie wszyscy wierzą, że latający Holender statek widmo pojawia się z powodu szaleństwa jednego człowieka lub z powodu przekleństw. Z punktu widzenia pewnych uczonych ludzi istnieje kilka logicznych wyjaśnień dotyczących pojawienia się w ogóle wszystkich statków widm. Dla uczonych może to być zjawisko znane jako Fata Morgana. Pojawienie się marynarzy na powierzchni wody nie jest rzadkością, a świetlista aureola wokół statku to nic innego jak światła świętego Elma. Po drugie, istnieje udowodniona wersja dotycząca chorób na statkach. Żółta febra przenoszona przez komary mogłaby łatwo uśmiercić całą załogę statku na pełnym morzu. Niekontrolowany statek z ciałami martwych marynarzy na pokładzie był oczywiście nieprzyjemnym widokiem i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi. Po trzecie, teoria względności zyskuje coraz większą popularność, zgodnie z którą nasza rzeczywistość ma masę równoległych światów. Przez tymczasowe portale czasoprzestrzenne przedostają się do naszego czasu dziwne statki. A nowoczesne statki znikają bez śladu z naszego czasu, przedostając się do jakiegoś alternatywnego jego odbicia w czasie. Dowodem tej teorii jest przypadek króla węglowego Donalda Duke'a z Nowego Meksyku. W 1997 roku w sierpniu, podróżując swoim jachtem, spotkał żaglowiec. Z wyglądu statek należał do czasów XVII wieku. Na pokładzie ludzie w dziwnych ubraniach wyraźnie się różnili. Widzieli też jacht i nie byli mniej zaskoczeni. Przez kilka chwil przed nieuniknionym zderzeniem żaglowiec rozpłynął się w powietrzu. Zasugerowano, że statek został zagubiony w równoległych światach. Po czwarte, akademik Shulaykin już w latach 30. ubiegłego wieku zaproponował wersję dotyczącą występowania ultradźwiękowych wibracji niskiej częstotliwości podczas burz z silnym wiatrem. Nie są słyszalne dla ludzkiego ucha, ale przy dłuższej ekspozycji mogą spowodować śmierć. Przy częstotliwości 7 Hz ludzkie serce nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia. Jak objawia się taki stan? Jest on spowodowany wahaniami, podczas których pojawia się nieuzasadniony niepokój, a nawet szaleństwo. Ta częstotliwość poddźwięków może doprowadzić do paniki wszystkich bez wyjątku na statku. Jest jeszcze piąta wersja wydarzeń.
Jest całkiem możliwe, że członkowie załogi zostali po prostu otruci tak zwanym sennym mięsem rybim. Zawiera ono halucynogeny. W większości przypadków powodują koszmarne halucynacje. Pod wpływem strachu i szalonego pragnienia załoga może opuścić straszne miejsce, jakim dla nich jest statek, i po prostu uciec. Wówczas żeglarze opuszczają łodzie i znikają bez śladu. Straszny latający Holender przez ponad 400 lat uderza w przesądnych marynarzy z całego świata. Nawet sama wzmianka o tym statku podczas podróży jest uważana za zły znak. Nie wspominając już o spotkaniu go bezpośrednio na otwartym oceanie. Jest to najsłynniejszy statek widmo, jaki kiedykolwiek opisano w historii ludzkości. Co do klątwy, można ją jednak zdjąć. Aby to zrobić, kapitan statku może raz na 10 lat zejść na ląd. Ma swobodę wyboru dowolnego portu na świecie lub zatoki, którą lubi. W nocy jednak musi znaleźć głęboko religijną kobietę, która zgodzi się go poślubić. Tylko spełnienie tego warunku przerwie przekleństwo. W przeciwnym razie statek widmo ponownie uda się w niekończącą się podróż. Thank you.